Witajcie w Najlepsze dla Dzieci. Dzisiaj zwiedzamy Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, a ja jestem bardzo ciekaw, jakie zajęcia dla dzieci są tutaj organizowane w ramach tak zwanej Małej Akademii Chopinowskiej. Amelka, ty jesteś ciekawa? Bardzo. No to chodź, idziemy, zapraszamy. W tym oto tunelu znajduje się mapa z zaznaczonymi miejscami, które najbardziej kochał Fryderyk Chopin. Ja jestem bardzo ciekawa tych miejsc, wiesz. Za nami, słuchajcie, jest taka interaktywna mapa, do której możecie podejść i dotykając tą mapę palcem, możecie znaleźć te miejsca właśnie na takiej bardzo fajnej mapie. Chodź, spróbujemy to zrobić. Znajdujemy się w sali, gdzie stoi ostatni fortepian Fryderyka Chopina. Tak, a z historii mogę powiedzieć tyle, że ten oto fortepian został wykupiony na aukcji po śmierci Fryderyka Chopina przez jego uczennicę Jane Sterling i później przekazany siostrze Ludwice. Dlatego dziś stoi, możemy go tutaj oglądać. W muzeum znajdują się różne atrakcje dla dzieci, m.in. twister muzyczny do muzyki Chopina. Tutaj odbywają się zajęcia muzyczne dla dzieci. Nadszedł czas podsumowania. Amelko, mam do Ciebie pytanie. Dlaczego uważasz, że Muzeum Chopina jest miejscem najlepszym dla dzieci? Muzeum Chopina na pewno jest miejscem najlepszym dla dzieci, dlatego że po prostu dzieci nie mają po prostu nudy tutaj. Mogą się bawić wszystkimi różnymi ankietami, zabawami, które tutaj są. I po prostu nie ma tutaj nudy. No, to jest bardzo ważne, Mariusz. A dlaczego ty tak uważasz? Dla mnie najważniejsze jest to, że w taki sposób bardzo łatwy i przyjazny dzieci mogą poznać twórczość, tak naprawdę życie i dzieciństwo i twórczość właśnie Fryderyka Chopina, czyli największego kompozytora i pianisty. I wszystko tak naprawdę, drodzy rodzice, podane jest tutaj w taki bardzo lekki i przyjemny sposób. Jest to na pewno miejsce, które jest warte uwagi. My bardzo serdecznie polecamy. Mariusz Totoszko, nasz gość dzisiaj. Amelka Tkaczyńska, nasz super gość. Zosia Tomańska Totoszko, ta najmłodsza. I ja, zwariowana mama. Serdecznie zapraszamy do tego miejsca. Najlepsze dla dzieci. Pozdrawiam.